świadectwo będzie krótsze, drugie będzie dłuższe. Wczoraj 2,5 godziny rozmawiałam z Ewą. Dzisiaj postaram się krócej. Stajemy codziennie w modlitwie, prowadzimy firmę, wiecie. Obracamy dużymi pieniędzmi, bo handlujemy samochodami. I modlimy się codziennie. Mamy osoby nowonarodzone w naszej firmie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. I w pewnym momencie przychodzą różne chwile i czasami zdarza nam się narzekać. I mój mąż mówi do mnie ostatnio, wiesz, jak jechaliśmy samochodem z pracy do domu, te same myśli mi przychodziły w tym samym czasie. Mówi do mnie, ja już nie chcę narzekać. Bóg dał nam firmę, czasami jest ciężko, bo żyjemy na tej ziemi, ale w ogóle szemramy tak, jak ci ludzie na pustyni. Wszystko im Bóg poddał. A my tu stajemy w modlitwie, tu się modlimy, tu ogłaszamy dzieła Boże, a w ogóle w środku głęboko jakby serce jest nieszczere. Słuchajcie, my w to wszystko wierzymy, tak? I my to ogłaszamy. Tylko, że szemramy po drodze. Nie było tej wdzięczności pełnej. I ja mówię do niego, tak, masz rację, w ogóle nie chcę być jak ten szemrzący lud, który 40 lat nie wszedł do Kanaanu. I wiecie, tylko decyzja nasza zapadła. Potem on się pomodlił z mocą i to od razu było czuć w jego głosie. To była modlitwa prosto z serca. Wracaliśmy samochodem z pracy do domu. Potem się w domu modliliśmy z taką radością. W ogóle inna energia w nas wstąpiła. Następnego dnia w pracy modliliśmy się z radością. On wpadł do firmy, zaczął krzyczeć, to jest nowa firma, to jest nowa firma. Wszyscy, słuchajcie, ogień poczuli. Zrobiliśmy przemeblowanie, ludzie z radością przenosili meble, pozmienialiśmy rzeczy. Takie nawet drobne rzeczy, ustawienia mebli. I w ogóle wszyscy byli w to zaangażowani, bo on wpadł z okrzykiem radości i krzyknął, to jest nowa firma. I zupełnie mamy inne podejście. Dzisiaj wstajemy rano i mówimy, Boże, my Ci dziękujemy za to, że możemy się uczyć, że Ty nam dałeś firmę, że ona przynosi nam korzyści finansowe, że my z tego żyjemy, że doświadczamy nowych rzeczy, że poznajemy nowych ludzi, że dzięki temu wszystkie drzwi są otwarte. Wiecie, ja zostałam zaproszona na dwa duże eventy. Poznałam tam kolejnych fajnych ludzi, kolejne firmy do współpracy. I mam tak niesamowitą łatwość na takich wydarzeniach. Ja zawsze mówię, Boże, Ty mi podstawiaj tych, którzy są mi potrzebni. Wiecie, ja nawet nie wiem, kiedy staję na takim wydarzeniu i wokół mnie gromadzą się te osoby, do których ja chciałam mieć kontakt. Mam niesamowitą łatwość w tym. I to jest całe pierwsze świadectwo.